Maneczko widzowie powtórnie robimy tier listę strzynek Dlaczego robimy znów tier listę strzyneczek? Dlatego, że moja opinia trochę się zmieniała na temat rynku przez ten cały czas, więc stwierdziłem, że zaktualizujemy to zdanie. Zobaczymy, jak to zaraz będzie wyglądać. E, oczywiście podinwestowanie jest cała tier lista. Mm, no i co? Zobaczymy jak to poleci. Jestem pozytywnie nastawiony. E, no i co, życzamy jego oglądania? Popatrzymy też pod względem teraz orca myśl, dwójki myślę na te strzyneczki. No i co? Jeszcze szybki sponsor odcineczka, jakim jest strona Skins Monkey. Link do strony oczywiście macie w opisie. Strona wymiany skinów, najlepsza aktualnie moim zdaniem e, ogólnie. I tutaj macie darmowe 5$ dolarów z kodem ELZART przy wymianie. Bardzo spoko opcja, bo macie taki bonusik jak wymieniacie swoje skiny, więc warto z tego skorzystać. Plus tego strona nie wlicza Wam naklejek, czyli możecie sobie znaleźć jakiegoś fajnego krawcika i go potem sprzedać drożej na rynku e, Steam. Bardzo przydatna opcja. Plus tego te krafty chodzą zawsze drożej na rynku, możecie sprzedać to oczywiście zależy od krafta, możecie go sprzedać potem drożej i na tym sobie zarobić. Plus do tego strona przy wpłacie daje nam bonus z moim kodem 35% przy wpłacie. Czyli jak już odpłacamy 100 dolarów, dostajemy 35 dolarów za darmo. 10 dolarów to 3,5 dolara za darmo, więc spoko opcja do ładowania na Steama ja serdecznie Wam. Polecam, tu jak widzicie, mamy jeszcze teraz Gustasza. Może będziemy coś tutaj sprawdzać, jeżeli chodzi o skrzynki, sobie wchodzić e, jakieś sprawdzać. Ale to tak, dodatkowo, jakby coś się stało, zostawiłem. E, więc, co Myśle, wydaje mi się, że przejdźmy najpierw od tych skrzyneczek. I od razu wywrócimy do F, e, bo ich nie będziemy w sumie oceniać tej trójki. I przejdziemy już do naszych wszystkich ogółem razem. No i co? E, zacznijmy, może, od breakałcika. Breakout jako skrzynia jest dobrą inwestycją Butterfly, wiadomo Ładne nawet nie najgorsze skinki bym powiedział, ale też cena nie jest kusząca jako pod inwestycje, więc trzeba wziąć na to uwagę. Inwestując w tą skrzynię na pewno długoterminowo zarobimy, ale te czekanie trochę, trochę nam utrudni. Ta, ta sama sprawa z tymi butterflyami jest bardzo przyjemna, więc ja to się miga między C a B, Póki co postawię go na B, bo ja Breakout to sobie bardzo lubię i cenię, więc wydaje mi się, że to dosyć dobra skrzynka pod inwestowanie. E, ale jest przesada z ceną, wiadomo. E, klacz w sumie, weźmy sobie klacza, który moim zdaniem jest dosyć wysoko. Przede wszystkim, dlaczego klacz się klasyfikuje wysoko na starcie? Skrzynie, które są bardzo tanie, moim zdaniem już mają bardzo dużą przewagę i odchodzą od B w górę, dlatego, że po prostu przede wszystkim ta cena jeszcze może dużo wzrosnąć. To jest taka podstawowa logika, jakby, ale. Ona zawsze się trzyma, a jeżeli coś działa, to się tego trzymamy, pamiętajcie. Nawet jak to jest głupie, to lepiej się trzymać czegoś, co działa, niż kombinować. Jakby no, tak lepiej wychodzi. Po prostu. Już z doświadczenia to wiem. Eee, I strzynia klacz, moim zdaniem, jest po prostu bardzo tanią strzynią. Eee, nie ma już jej w puli dropów, więc kolejna sprawa, która jest na plus tej strzyni. Eee, skiny nie najgorsze, bym powiedział. Nie, nie będę sprawdzać skinów, pamiętam skiny w sumie. Więc ja bym sobie uklasyfikował na A. Na to jest ile tam 4 złote podchodzą? Bardzo dobra strzynia, według mnie. Mm, o, weźmy sobie e, skrzynię, ona ma Tide, tak? Dobrze mówię? Dobrze mówię. Strzynia z karnetu, która jest, e, moim zdaniem, e, z bardzo dużym potencjałem. Również, zaraz będzie, ale każdy dla ciebie skrzynia jest z dużym potencjałem. E, większość, owszem, jest, bo skrzynie są taką rzeczą, która zawsze Wam rośnie nie Nienawidzę CS20, chociaż też nie jest najgorszym wyborem, bo jest dosyć tania, eee, ale mi się taka nie podoba, która jest w niej, więc ja to bym ją od razu wrzucił na F, ale jako że to jest odcinek i wiadomo, no zasługuje na wyższe miejsce, ale to jest oczywiście moja opinia, ja jej nienawidzę, zdaję ją na tyle, tyle o skrzyni CS20, ale to nie, to tak że to dobra inwestycja. Eee, jeżeli chodzi o Riptida... Ten karnet i samo to, że już jej nie dostaniemy, nawet z dropu jak tej, że jest jakaś mała szansa, że dostaniemy się oklacza i on daje wysoko, chociaż ta cena znów ją trochę obniża, bo strzynia Liptide jest dosyć droga, aż sobie szybko sprawdzę dokładnie ile. Tak z ciekawości ona teraz kosztuje 20 zł. Wiadomo, to jest koszt 5,5 na rynku, ale to jednak jest 20 zł i pamiętaj, że przez tą cenę też będzie to wolniej schodzić, bo jednak dużo mniej będzie osób otwierać skrzynki do 20 zł. Więc ja miałem okres tylko między A a B ale póki co ją wstawimy na TA. Z i koszmarów, ostatnio o niej mówiłem, więc zapraszam do tego filmu. On jest przed kilku dni, nie chcę się teraz wywodzić o nim, o tej, tej szynce przed wiecie, przez dłuższy czas materiału, więc po prostu dam ją na S. Cena jest w dropie, cena jest yy, spoko. Musicie zobaczyć po prostu yy, film, o co mi w niej yy, chodzi. Tak, przechodzą dalej, brawo. Brawo moim zdaniem przehypowane, drogie. Mm, średnia inwestycja, wiadomo, że odda w przyszłości. Według mnie skiny. No nie będę tutaj dużo mówić, po prostu takie średniawe, według mnie oczywiście, przypominam, więc ja je daję tutaj na e, D, Broken Funk e, Jeżeli chodzi o Broken Fanga, to jest podobna sytuacja tutaj, co z tym strzeniową Riptide'u, e, tylko czekajcie, chcę coś sprawdzić. E, Broken Funk e, Broken Funk Broken, czekaj, to jest Riptide, pokaż mi, dobra, i tutaj ma te brzydsze właśnie e, skineczki i czasami to, to się tak prezentuje, dobra, bo jest nowsze, okej. Okay, gdzie jest ta dru druga? Broken Funk jest. Broken Funk. Dobra, Broken Funk. E, broken Funk, podobnie co. To ja bym go uklasyfikował. Generalnie, ten są stopień, moim zdaniem, podobna cena, karnet. Podobne argumenty. Te skrzyni są moim zdaniem na równi. Ale według mnie, jeżeli chodzi o skarnetowe, to jest skrzynia z potencjałem największy. Również o, zapraszam do filmu o niej. Eee, no wiadomo, jakby to miało mówić o wszystkich tych strzyniach i miałbym opowiadać dlaczego warto i tak dalej, ten film by mógł trwać dwie godziny. Byśmy wchodzili, e, sprawdzali każdą. No nie, nie chcę zbyt robić filmu dwugodzinnego e, z wywodu o tym. Wolę sobie to podzielić, to po prostu krótsze materiały o każdej strzynie, o strzynce omawiają, omawiającej, a omawiając kurwa, co się dzieje ze mną. Więc e, no, jeżeli jesteście ciekawi jaką strzynią to wiadomo napiszcie o niej w komentarzach, ja o niej pewnie coś nagram. Strzyna zamania tutaj też dużo nie trzeba mówić, jedna bar... Najtań... z najtańszych strzynek e, faj... zajebiste skiny moim zdaniem e, w pu... o, kurczę. jeszcze w połowie dropów e, chyba na wyjściu jedna z pierwszych, tak samo jak snake bite, więc to jest to samo, od razu dodajemy tutaj do e, str moim zdaniem najlepsze e, strzyneczka, e, hydra, hydra bym sobie wstawił do C droga, skiny spoko ale tu już jest to C naprawdę duża, ale naprawdę też fajne skiny więc C bym dał się, że się, Wiadomo, tu by się przydał wykres otwieralności, ile tego zlatuje z rynku i tak dalej, więc jest statystyk, ale to jest taka moja opinia. O, spektrum, dobra, najpierw takie spektrumki. moje zdaniem po prostu dobre skrzynki e, z fajnymi kostkami, więc szynki, które zasługują na betier, nie za drogie, nie za tanie, jakby taki średni budżet w większości strzynek. E, strzyna rękami, strzyna, która w ogóle nie zbyt przypadła mi do gustu. Wiem, że nie jest najgorsza, ale jakoś tak ta trzecia rękami do mnie nie przemawia i ja ją... Zostawiam co na tier, jakby na całą cenę D, czyli dosyć nisko, jakby bez szału dla mnie. Strzynia Vanguard. Strzynia Vanguard to będzie spoko inwestycją. Stawiam się między B a C. Nie jest dosyć znaczy droga, jest ich mało. Tutaj otwieralność może nie jest jakaś super złota tej skrzyni, ale między B a C, póki co niech będzie na tym B. Vanguard Phoenix też na B. Dobra strzynia pod inwestycje. Te czarne skrzynie z pistolami i tak dalej. Je w sumie, wiecie, co wszystkie wrzucę na D. Ja nie interesuję się takimi strzynkami, tymi starszymi, powiem wam, że starszymi, z tymi czarnymi, w sumie. E, tych ce e, po prostu jakby nie rają mnie one. Niezbyt je śledzę, niezbyt wiem o co chodzi w nich. Jakby niezbyt wiem o co chodzi. Nie chodzi o zbyt dużo, ale niezbyt jakby jestem nimi zainteresowany, że tak powiem. E, e, to jest strzycienia, dobrze mówię. Tak, to jest Wildfire. Tak, to jest strzycenia. E, strzycenia. E, kurczę, te kocy. Ale B, cena. B, jakby. Przyzwoita jest ta cena, nie jest zła. E, według mnie dobra strzynia, po prostu. E, bez dużo wielu argumentów. Ostawiam sobie pryzmaty, e, które są e, spoko opcją. E, wiadomo, dwójka, dwójka lepsza od jedynki. Też już mówiłem, dlaczego. E, ale pryzmaty. Pryzmaty, moim zdaniem, są lepsze od klacza. E, też nie masz ich w puli dropu. E, są, jakby nie można już ich dostać. Ładne skinki. No, moim zdaniem, jak tutaj, e, klaczy A no, zasługują na estier. Moim zdaniem po prostu zasługują. Chyba, że dwójka zostanie na S, a jedynkę na A. Chociaż nie, no dobra, zasługują. Zasługują e, Danger Zone. Danger Zone hmm, cenowo do nas przemawia. Bardzo. Ale z skinami też nie jest najgorzej. E, Falchion. W ogóle dużo osób do Falchiona ma takie podejście, że te Falchiony. Według mnie, Falchion naprawdę porządna kosa. Patrząc pod tym względem animacji, naprawdę fajne i też bym to wrzucił do BB To jest taki tier strzynek, które jakby ktoś inwestuje, to jest bardzo spokojna inwestycja i są takie na pewno zrozumiałą inwestycją Kurcze, no i to jest taka teraz Chromy, wszystkie mają spoko kosy yy, Z tych strzynek, co widzę, tak, no wszystkie mają fajne kosy Więc ten tier C już na pewno jest u nich zapewniony I tu już bym tak po prostu powrzucał yy, Wiadomo, tutaj oceniliśmy tą szynkę na wyższym rankingu, wiadomo czemu yy, Tutaj stara skrzynka. Winterka bym tutaj dodał do C e, Albo nawet do nie no, do C dałbym Podobnie, chociaż gorsze skiny, moim zdaniem, od Hydry I jest tak za Hydrą, ale dobra, dałbym jeszcze go do C e, I te wszystkie C, te wszystkie strzynie tutaj, co widzę Po prostu są spoko skinowo, cenowo nie najgorzej e, Otwierają się po tak silnym, się u nich klasyfikuje tak normalnie e, Więc wszystkie bym tutaj po prostu wrzucił do tieru B I mi mi to bardzo pasowało, jakbym tak tutaj To zrobił, więc w sumie tak, by ta nasza lista się klasyfikowała. Nie czy bardzo się różni od starego odcinka, musiałem go obejrzeć. Wy możecie zweryfikować, co Wam się nie podoba i co według Was jest jakby niesłusznie powiedziane w tym odcinku i zasługuje na lepszą ocenę lub na gorszą. I co byście zmienili w tej tier liście? Według mnie, pod inwestowanie ta tier lista jest dobra. Oczywiście, jakbym postawił w kolejności statarkę, będą przez cenę na ostatnim miejscu. To jest załamania Bajta na pierwszych. Jest na pierwszym. E, tak bym to w ogóle uklasyfikował. Co, e, wydaje mi się, że to jest spoko opcja. Dobrze to się klasyfikuje. E, napiszcie w komentarzach, co o tym sądzicie. E, no i co? To było tyle. Stawcie suba lajka. Trzymajcie się. Cześć, cześć!